Witajcie, Marcel Wojtków, serwis MotionTricks.pl. Dzisiaj mamy dla Was, co obiecaliśmy w zeszłym tygodniu, czyli tutorial animacji intra do naszych filmów. Wygląda mniej więcej tak. Zajmiemy się tą częścią, czyli animacją samego tabletu. Tablet wcześniej sobie przygotowałem w Illustratorze. Na początek zaimportujemy sobie trzy warstwy z Illustratora, czyli przybliżymy sobie obraz, piórko, przestrzeń roboczą oddzielnie i oddzielnie ramkę. Zaczniemy sobie może od animacji samego piórka. Animacji piórka, animacji przestrzeni roboczej. Się coś trochę rozjechało. Jak widzieliście w poprzedniej animacji, najpierw dookoła przestrzeni roboczej rysowała się taka ramka z przerywanych linii. Tak sobie teraz tą ramkę narysujemy i zanimujemy. Zmienimy sobie kolor ramki. Biały, jak było w poprzedniej wersji, contents, shape, klikamy path, mamy coś takiego jak stroke i niżej mamy coś takiego jak dashes. I właśnie w tej opcji możemy sobie, przepraszam, w tej opcji możemy sobie z linii normalnej ciągłej zrobić taką przerywaną. Możemy sobie dodać przerywanej linii. W tym wypadku ustawimy sobie wartość dash na 6 i spacing na 4 i sądzę, że to powinno załatwić sprawę. Przejdziemy sobie teraz płynnie do animacji pojawiania się naszej przerywanej linii. Teraz zaznaczymy sobie ten tutaj punkcik, klikamy mask shape and path i ustawimy set first vertex i dodamy taką opcję tutaj z Add w menu Contents z Shape Layers jak Trim Paths. Rozwiniemy sobie to Trim Paths i tu mamy dokładnie taką samą opcję jak w opcji z pluginie Stroke, który jest zbudowany w After Effects, czyli animując Start lub End możemy sobie rozwijać tą ścieżkę. Przejdziemy sobie do niecałej sekundy, klikniemy klatkę kluczową, wrócimy do pierwszej i 100%. I teraz, jak widać, samoczynnie ta ramka nam się rysuje. W tej oryginalnej animacji mieliśmy jeszcze coś takiego jak to, że piórko, które tutaj mamy, rysowało nam tą ścieżkę, dlatego sobie teraz to połączymy i dodamy ruch piórka do animacji ścieżki. Zrobimy to mniej więcej w ten sposób. Piórko position, animujemy, oddalamy, rzucamy piórko poza ekran i dokładnie tam po pół sekundy to piórko leci na ekran i w miejscu jednej sekundy zacznie rysować ścieżkę. Sobie zaznaczymy te wszystkie warstwy i je oddalimy. I powiększymy. Ok, super. Teraz trzeba by skorygować to ruch piórka, żeby trafił dokładnie tutaj. Zaznaczamy. Otwieramy, klikając U na klawiaturze, otwieramy wszystkie klatki kluczowe, które mamy na warstwie. Może zmniejszymy sobie tu rozdzielczość. Albo wrócimy do poprzedniej. Piórko. Celujemy piórkiem zaraz tutaj w róg. I
przewijając po timeline'ie, animujemy pozycję piórka, tak żeby trafiało w róg dokładnie w momencie, kiedy zaczyna się tam rysować nasza linia przerywana. To trzeba będzie to trochę skorygować. Sobie jeszcze zaznaczymy tak. Keyframe, interpolation, linear. Teraz powinno być dobrze. Ok, wygląda to nie najgorzej. Przesunąłbym troszkę do góry tą przerywaną linię. Ok. Zaznaczymy sobie teraz tą klatkę. Ok. Tutaj. Jest dobrze. Tutaj musimy trochę cofnąć. Ok. W tym momencie mamy animację pojawianie się tej przerywanej linii oraz rysowania jej przez piórko. Teraz dodamy do tego jeszcze wszystko przestrzeń roboczą. Narzucimy ją nad shape layera, który jest naszą przerywaną linią. Teraz poszukamy takiego pluginu, który się nazywa Linear Wipe. Przepraszam bardzo. I narzucimy tutaj na naszą warstwę z przestrzenią roboczą. Rozwiniemy go. Ustawimy inny kąt. Na przykład taki, podobny jak był w animacji. I mniej więcej od tego momentu możemy go animować. Do tego momentu. Może troszkę dalej, bo widać tu naszą animację. Tutaj sobie ustawiamy na 100%. Tutaj 0 i w ten sposób powstaje nasza animacja. Może jakiś ease keyframe, zaznaczając nasze klatki i naciskając F9. To przejście będzie trochę bardziej miękkie. Możemy też trochę popracować nad kształtem naszej przerywanej linii, tak żeby nie wystawała spod przestrzeni roboczej. Oddalimy, zapiszemy sobie. Ok, wygląda to całkiem nie najgorzej. Czyli możemy powiedzieć, że tą część tutorialu mamy zrobioną. Zmienimy sobie tylko nazwę tej przerywanej linii na linia tej warstwy, żebyśmy wiedzieli, gdzie co jest. Ja sobie tutaj wcześniej przygotowałem taką kompozycję, która będzie nam służyła jako podkład do pojawiania się ramki tabletu. I wygląda ona mniej więcej tak, że mamy tutaj zwykłego solida z nałożonym efektem linear wipe, który na przestrzeni tam jest, ile tutaj jest, gdzieś koło 15 klatek pojawia nam tego solida. Część, dokładnie co drugi z tych solidów jest animowany tak, że kąt linear wipe'a mamy ustawiony na 0 stopni, a drugie na 180, tak żeby naprzemiennie tworzyły nam coś na wzór takiej dosyć prostej mozaiki, jakby to można było nazwać. One są wszystkie przesunięte w czasie o jedną, nie o jedną, o 5 klatek, tak żeby następowało to zaraz, jak pojawi się jedna warstwa, zaczęła pojawiać się druga, żeby wyglądało to w miarę organicznie. Teraz sobie przejdziemy do naszej animacji tabletu i wrzucimy z kontenerka animację przejścia.
nieco wygląda. Tak, teraz sobie to przejście zeskalujemy, obrócimy, tak żeby dopasować plus minus do powierzchni naszego tabletu, czy naszej ramki naszego tabletu. Ustawiamy mat na alfa mat i w tym momencie wygląda to mniej więcej tak. Trzeba sobie tylko to na timeline czasowo dopasować do animacji pojawiania się przestrzeni roboczej. Jeżeli ona się skończy, to możemy zacząć od animacji naszego tabletu. Kolejny raz animujemy position naszego piórka. Przybliżamy sobie obraz, żeby był dokładniejszy, żeby zapisać projekt. Ustawiamy piórko w tym miejscu. Przesuwamy je w to. Tutaj znowu z kolei w to. Może trochę bliżej. Tutaj. 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 Nie musi być to super dokładny ruch, ponieważ chcemy tylko, powiedzmy, że umownie pokazać. Nie naśladujemy tutaj rzeczywistości. Można przyjąć, że spokojnie taki ruch powinien wystarczyć. Odpalamy sobie animację. I jeszcze raz, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Do całości możemy sobie stworzyć jakieś ciekawe tło. W tamtej animacji było raczej fioletowe. Tutaj sobie weźmiemy jasno niebieskie. Do tego sobie stworzymy shape'a jakiegoś. Może jest trochę za szeroki. Coś węższego. Włączam opcję fill. Włączamy stroke. Fill pobieramy sobie kolor z tła. Pobieramy potem coś ciemniejszego. Znowu w menu contents add repeater. Repeater sobie robimy ilość kopii. Powinno starczyć 12. Rozsuwamy menu transform i przesuwamy position, tak żeby uzyskać takie pasiaste tło. Przerzucamy to znowu nad naszą solid, który jest tłem. Możemy zrobić rotation, poszerzyć sobie tam to trochę. Teraz klikamy T, co uruchomi nam opcję opacity. Dajemy na 15%, może na 25%, żeby te paski były bardziej przyjemne i było ich bardziej widać. Po raz kolejny tworzymy sobie nowy solid, tym razem prawie czarny. OK. Starą i dobrą znaną metodą. Tworzymy sobie małą winietkę. Rozwijamy menu. Może wyłączymy tą ramkę. Robimy mask feather. Mask expansion. Tak wygląda nie najgorzej. Znowu klikamy T na klawiaturze. Opacity. Ustawiamy wartość na 50%. Tryb mieszania na linear burn. Sądzę, że to powinno nam już załatwić sprawę. Tutaj mamy jeszcze parę małych rzeczy, które możemy zmienić w naszej animacji. Trochę dopracować tutaj pojawianie się samego tabletu. Znaczy przestrzeni roboczej, przepraszam, ramki tabletu. I właściwie to jest wszystko. Jakieś małe ewentualnie popraweczki by były, jeżeli byście chcieli dalej robić tę animację. Pozostaje mi tylko podziękować Wam za uwagę. Zapraszam do oglądania naszego kanału YouTube, sprawdzania naszej strony Motion Freaks. W przyszłości prawdopodobnie zapraszam też na jakieś nowe tutoriale związane z After Effects. Dziękuję bardzo, jeszcze raz zapraszam. Marcel Wojtków, motionfreaks.pl.